Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Obiecywałam Wam, że nagram taki filmik naprawdę bardzo dużo razy, a że dawno go nie było, to stwierdziłam, że dzisiaj jest super okazja, bo mi się trochę tych rzeczy nagromadziło. Będzie to taki haul z wyprzedaży, ale i nie tylko. Będą tutaj ubrania i letnie, ale też nie wiem, jakieś dresy i tak dalej. Więc ja Wam życzę miłego oglądania i myślę, że możemy zaczynać. Zacznijmy może sobie od Zary. W Zarze kupiłam taki top, który swoją drogą mam teraz na sobie, bo stwierdziłam, że nie ma po co go totalnie zdejmować. I to jest taki zwykły, klasyczny, taki czarny top, taki trochę krótszy, nie wiem, podniosę się, Wam go pokażę. Ale on jest mega fajny, dlatego że on ma taki mega miękki materiał i jest tak wygodny. Nim on kosztował chyba 3 dyszki czy coś takiego, ale materiał ma cudowny, więc mogę Wam go totalnie polecić. I sama zmierzam kupić sobie te topy jeszcze w innych kolorach, bo po prostu materiał jest świetny. Wsadziłam do torby z Zary, ale to akurat było zamawiane online i to jest właśnie z poprzedniej kolekcji i kupiłam to na wyprzedażach. Są to takie spodenki, takie różowe. Ja początkowo chciałam kupić takie tylko, że białe, ale białych nie było mojego rozmiaru, więc stwierdziłam, że wezmę różowe. Dla mnie to i chyba lepiej, bo wszyscy wiemy, że ja kocham różowy, więc wzięłam sobie taką właśnie spódniczkę, bo to totalnie wygląda jak spódniczka, ale to są spodenki, więc myślę, że to jest o wiele wygodniejsze. Wzięłam sobie te spodenki w rozmiarze XS i one kosztowały 6 dyszek, ale nie wiem, czy to jest normalna cena, czy to już jest po tej promocji. Ale wydaje mi się, no ja chyba właśnie płaciłam za ich 6 dyszek, ale normalnie one były troszkę droższe. Nie wiem, czy są jeszcze na stronie, ale podejrzewam, że tak. I właśnie tak one się prezentują, mają tutaj takie wiązanie, więc możemy sobie je zawiązać totalnie, jak tylko chcemy. I są przeurocze totalnie, więc ja już się w ogóle nie mogę doczekać, aż te wszystkie ubrania na lato będę mogła nosić. No bo na razie mamy zimę i ubrania na lato chyba odpadają w zimę. Ja zawsze tak robię, że właśnie zimą kupuję ubrania na lato, bo po prostu wychodzą one o wiele taniej. Lecimy sobie z dresami, o których Wam już chyba wspominałam. I są to takie zielone, nie wiem, takie miętowe, miętowo-pistacjowe dresy. Zależy, wiecie co, zależy w jakim świetle one są, bo tutaj na przykład wyglądają na takie bardziej miętowe, tutaj też, ale na przykład w sklepie wyglądają na bardziej pistacjowe. I to naprawdę totalnie zależy, jakie jest światło. Ale są to właśnie takie dresiki, one są z Handemu, mają też tutaj właśnie na dole ściągacze i one są, powiem Wam, że takie trochę bardziej oversize, bo ja je wzięłam właśnie w rozmiarze też XS, ale one są na mnie luźniejsze i to dużo luźniejsze, więc tak one wyglądają i ja już je dzisiaj sobie założyłam, więc nie mają metki ani nic, ale możecie mi zaufać, że kupiłam je wczoraj. Ja bardzo lubię dresy z Handemu, często do mnie pisaliście, czy polecam w ogóle jakieś dresy, no bo jestem totalną dresiarą i ja mega często chodzę w dresach. Ja właśnie bardzo lubię dresy z H&M-u, bo po pierwsze nie są one jakoś bardzo drogie, bo te na przykład kosztowały 60 zł chyba, więc porównując na przykład dresy z jakimiś takimi innymi firmami typu takim polskimi, no to ja uważam, że i tak te dresy są mega spoko, bo ja nie mam sytuacji, gdzie one mi się na przykład kosmacą, czy coś się z nimi dzieje, a są naprawdę mega wygodne, więc mogę Wam je polecić z czystego serducha, tak się mówi? A, z całego serducha mogę Wam je polecić. Także tak one wyglądają i są naprawdę mega ładne. Ja chcę się przekonywać też do innych kolorów z wyjątkiem jakiegoś różowego. Rzecz, którą chyba będę zwracała, bo jak nagrałam właśnie, w ogóle nagrałam taki mini szybki haul z wyprzedaży z Bershki na TikToku, także w ogóle jak jeszcze mnie obserwujecie na TikToku, to zapraszam. I właśnie pytam Was trochę o opinię, bo ten top wygląda tak i jest naprawdę przepiękny. Tutaj ma też takie plecy. I on właśnie ładnie by leżał, gdyby nie to, że te miseczki tutaj tak po bokach bardzo dziwnie odstają i uważam, że to nie wygląda dobrze. Ma on też oczywiście regulację ramionczek i tak dalej. Wziąłam go w rozmiarze S, więc może po prostu muszę wziąć rozmiar mniejszy. Także jak będę, bo wczoraj już totalnie miałam siły, naprawdę byłam już tak zmęczona, że ja nawet nie miałam siły oglądać tych rzeczy w pewnym momencie. Więc teraz w tym tygodniu i tak będę jakiś zakupach, bo się wybieram z Leną, więc zobaczymy jak będzie, to zmierzę też właśnie rozmiar mniejszy i może będzie leżał lepiej, ale ten właśnie wydaje mi się, że będę zwracała, chociaż jest naprawdę przepiękny i on kosztował tylko 25 zł, bo to już były takie totalne resztki wyprzedaży w Bershce. I polecam Wam po prostu wziąć rozmiar mniejszy, bo ja zawsze mam topów S w większości, a tutaj właśnie no, nie leży on za ładnie. Także nie wiem, czy to jest wina rozmiaru, czy może tego, że on po prostu ma taki krój i on ma tak leżeć, ale uważam, że to nie wygląda dobrze, bo właśnie tutaj tak po bokach odstaje. Lecimy dalej i dalej mamy kombinezon. Ja też mam trochę odnoszenia kombinezonów, no jak byłam młodsza, to wiadomo, nosiłam, no ale teraz tak jakbym się zastanawiała, to nie mam za bardzo kombinezonu w swojej szafie.
I tak on się prezentuje. On wygląda trochę jak taka sukienka, ale to jest totalnie kombinezon, ma na dole właśnie takie spodenki. Jest on taki biały, bardzo zwiewny, więc totalnie idealny na lato. I jest bardzo wygodny, ale też nie jestem pewna, bo tutaj nie leży chyba za dobrze. Jeszcze raz go sobie dzisiaj założę i po prostu wtedy pomyślę, czy zwracam go, czy go zostawiam. I on też kosztował tylko 25 zł. I jest naprawdę bardzo ładny i jest też wygodny przede wszystkim, więc na jakieś takie luźne dni byłby super. No, ale jeśli nie leży on za dobrze, to uważam, że nie ma co i lepiej poszukać czegoś, co będzie na mnie dobrze leżało. Więc założę go sobie jeszcze dzisiaj i po prostu pomyślę, przemyślę, czy go zostawiać, czy jednak właśnie go mam zwrócić. Ale uważam, że się bardzo opłaca, bo 25 zł za taki kombinezon letni, to myślę, że to jest mega dobra cena. I te kombinezony na pewno są, bo widziałam je jeszcze wczoraj stacjonarnie, więc na stronie podejrzewam, że też są. Pierwszy raz kupiłam w ogóle cokolwiek w tym sklepie. Ten sklep to jest Weekday, coś takiego. Ja słyszałam, że oni mają mega, mega fajne jeansy i dużo osób polecało, ale mi się za bardzo żaden krój tak nie spodobał tam, jak byłam. Zerknę sobie jeszcze najwyżej na Zalando. Ja w ogóle nie umiem się połapać w ich rozmiarów cen, ale tam pan mi powiedział, że jak coś, to on mi tam podpowie. Tylko, że po prostu żaden mi krój nie siadł. I wszystkie to były raczej takie basic mam jeansy, a ja już takie mam, więc uważam, że no trochę bez sensu kupować im jeansy za prawie 300 czy tam 200 parę i kupować taki krój, który już się ma. Więc jeśli mi coś wpadnie w oko, to na pewno kupię, żeby w ogóle przetestować, czy faktycznie są takie fajne. Ale no akurat nic mi nie siadło, więc kupiłam sobie coś innego, nie jeansy, tylko bluzę. I jak widzicie, ja naprawdę się próbuję przekonywać do innych kolorów, po prostu chcę, żeby moja szafa faktycznie zawierała więcej tych kolorów. Ja kocham różowy, dalej różowy jest u mnie top, jak widzę coś różowego, to nie umiem odpuścić. W ogóle kiedyś totalnie nie lubiłam takiego granatowego i właśnie takich ciemnych kolorów, chyba że tylko czarne, no nie? No ale właśnie wzięłam sobie taką bluzę granatową. Tak ona się prezentuje. Ona jest taka naprawdę oversize. Wzięłam rozmiar XS, ale jest taka dość luźna, bo ja zawsze mam mętlik, jeśli chodzi o bluzy, gdy one są oversize, czy brać XS, czy S. Jakiś pies szczeka, zignorujmy to. Więc to jest taka no zwykła, basic, taka oversize granatowa bluza. Ja mam też jakąś taką oversize granatową bluzę, ale z logiem YEL, tak się mówi? No, YEL, no coś takiego, nieważne. I ogólnie się przekonałam trochę do granatowego. Ja wcześniej nie widziałam siebie w granatowym, ale powoli uważam, że on do mnie pasuje jakkolwiek, no bo chyba do blondynek pasuje właśnie taki niebieski granatowy. I ja szczerze mówiąc dobrze się czuję w tej bluzie, właśnie ją sobie wczoraj pomierzyłam. Mierzyłam też właśnie rozmiar większy, ale ogólnie wydaje mi się, że po prostu były za długie rękawy i ja bardzo lubię takie oversize bluzy i lubię, gdy te bluzy są większe. Chyba przeszkadzam, I guess. Pokażę Wam teraz może sukienki, bo mam właśnie dwie. Pierwsza to jest taka zwykła, basic, biała, taka przylegająca. Ona nie jest wcale taka dłuższa, jest takiej raczej normalnej długości. I ona też jest właśnie z Bershki, też jest w wyprzedaży. I kosztowała 25 zł, także mega, mega spoko. I leży naprawdę ładnie, ma trochę prześwitujący materiał, jeśli mam być szczera, no bo zobaczcie, no jest trochę prześwitujący, ale nie ma tragedii. I leży naprawdę ładnie, wszystko super przylega, bo właśnie ona jest takim totalnym basiciem na lato, ma taki prączkowany materiał. Kocham białe ubrania latem, bo jak się jest opalonym, to biały tak super podkreśla tą opaleniznę, więc potrzebuję definitywnie jeszcze więcej białych sukienek. Mogę Wam jeszcze pokazać jeszcze jedną sukienkę, teraz sobie o niej przypomniałam, sukienka z Zary, która jest totalnie przepiękna, ale one były bardzo popularne w tamtym roku, więc Wam pokażę. Autentycznie Hole to jedne z moich fav w ogóle typów filmików. Ja tą sukienkę mam powieszoną, więc tak, ona jest długa, ona jest bardzo długa. Nie wiem, czy kojarzycie te takie bardzo popularne sukienki z zybówkami, wiązaniem na plecach, ale raczej były popularne te krótkie. No, nie udało mi się kupić tej krótkiej, bo zawsze jak chciałam ją, jak były wakacje, to były wyprzedane. Ale udało mi się na wyprzedaży kupić taką, tylko że długą. Naprawdę ona jest długa. Ona jest bardzo długa, widzowie. Jeśli jesteście ciekawi, jak ona leży, bo nie będę mierzyła tych ubrań, to na story w którejś tam wyróżnionej zakładce dodawałam zdjęcia, jak ona mi tylko przyszła, więc jak bardzo, bardzo Was to ciekawi, to jest. Ja wzięłam ją sobie w rozmiarze S, ale nie wiem, czy nie lepiej na mnie by leżał XS, chociaż szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że S jest ok, bo tutaj by mógł być problem, gdyby był po prostu rozmiar mniejszy. Ona ma tutaj też takie rozcięcie, przez co naprawdę przepięknie wygląda i ja już się nie mogę doczekać, aż ją założę latem. Wybieram się na obóz do Włoch, więc to po prostu wydaje mi się, że ta sukienka to jest odzwierciedlenie tego miejsca, w sensie na przykład Rzymu,
wakacje, czy jak już będzie trochę cieplej, to ta sukienka jest idealna. Ma właśnie takie wiązanie na plecach i wygląda przepięknie. Nie wiem, czy one są jeszcze dostępne, szczerze mówiąc. Ja zapłaciłam, ona ogólnie kosztowała 140 zł, ale ja zapłaciłam za nią mniej. Nie pamiętam, ile za nią płaciłam, ale chyba stówkę. Ostatnia sukienka, żeby nie było, że ja Was tu tylko nastrajam w klimacie letnim, to jest to też sukienka z Bershki, też kosztowała 25 zł. I ona działa tak, że sobie zakładacie, wiecie, tutaj. Zakładacie ją sobie tak. I w sensie ona jest złożona, ale no ona leży mniej więcej tak, no nie? I ona ma taką dziurę, ma takie kółko, no i leży też przepięknie. Jak też jesteś jakoś super ciekawy, jak leżała, nie chcę być taka wyraźna i mówić, zapraszam na Instagrama, ale to akurat na TikToku pokazywałam, więc jak po prostu jesteście bardzo ciekawi, to zapraszam, bo szczerze mówiąc, nie mam w ogóle ochoty zakładać tych ubrań i ich mierzyć teraz, ale no to jest taka zwykła, przylegająca, taka bardzo classy sukienka i idealna, uważam, że też na lato. Ona ma też taki właśnie fajny, proszkowany materiał, jest czarna, więc wiadomo, niesamowicie czysta, bo gdzie dotknę, to... Zauważyłam, że mam w torbie jeszcze dwie pary skarpetek, pierwsze skarpetki. Właśnie kolekcje walentynkowe to jest top. Kolekcje walentynkowe to jest top, bo po pierwsze te ubrania są wtedy takie przesłodkie, urocze i właśnie są różowe. I mam różowe skarpetki w serduszka i one są z H&M-u. Nie wiem, czy one są dłuższe czy krótsze, ale raczej trochę dłuższe. A drugie skarpetki też są różowe, tylko z takimi jakby, nie wiem, falbankami takimi śmiesznymi. I mają właśnie też takie serduszko tutaj i one są akurat z Tigera. Chcę Wam pokazać jeszcze dres, bo nie wiem, czy pokazywałam, a wiem, że jest bardzo dużo pytań o niego, więc stwierdziłam, że Wam tutaj też na szybko pokażę. Jakiś czas temu zamawiałam sobie taki komplet dresowy z H&M-u. Ja miałam nadzieję, że te kolory będą 1:1, ale odrobinę się różnią, ale jak widzicie, nie jakoś bardzo, więc tak szczerze mówiąc tego jakoś super nie widać. To jest taka zwykła basic różowa bluza. I do tego właśnie są takie różowe dresy. One w ogóle mają bardzo podobny krój co te poprzednie, tylko że te poprzednie wydaje mi się, że są bardziej oversize. Też mają oczywiście ściągacze i one już są po wielu, wielu praniach i naprawdę materiał mają mega fajny i są bardzo wygodne, więc były pytania, także mówię, że są właśnie z H&M. Czas teraz na ostatnią rzecz i chyba na moją ulubioną rzecz. Wczoraj to był taki trochę impuls, zaszłam do Wiktorii, żeby kupić sobie kolejną mgiełkę i szczerze cieszę się, że tego nie zrobiłam, bo no mam kolekcję mgiełek, a i tak to jest jedyna mgiełka, z której korzystam, mam już drugie opakowanie i to jest w ogóle top mgiełka. No i zeszłam, bo widziałam, że były jakieś promki na te mgiełki, że były po 40 zł chyba tam niektóre, więc ja już sobie idę do kasy z moją nową mgiełką, idę. I patrzę na tą torebkę. Chciałam od dawna torebkę z Wiktorii i jak sobie idę i patrzę. W ogóle mi się, ja miałam jedyne co, to miałam jakąś taką małą torebkę czy coś i ona jest już mega zniszczona. Już totalnie jej nie noszę, więc mówię sobie, no nie, no że ja potrzebuję takiej małej torebki. Czy to nie było przeznaczenie? Ja uważam, że było. Ona się po prostu do mnie uśmiechnęła i powiedziała, no ja już wiedziałam, że ona ze mną wraca i ona jest, no ona jest przepiękna, naprawdę. Ma też ogólnie taki pasek, żeby być, nie wiem, żeby ją sobie wydłużyć czy coś, ale ja ją założyłam na takim, nie wiem, czy tak można robić, ale ja tak założyłam i tak mi się najbardziej podoba, bo jest wtedy krótka i nie będzie mi spadała. Ma właśnie oczywiście ten taki pasek, żeby sobie przedłużyć czy coś, ale no właśnie mi zależało na tym, żeby była taka krótsza i jest, no naprawdę jest przepiękna. Teraz jak wyjęłam ten pasek, to faktycznie się prezentuje cudownie, ale jest naprawdę piękna. No to jest taka zwykła czarna basic torebka, więc ja nie wiem, co ja przeżywam, ale myślę, że niektóre osoby są w stanie mnie zrozumieć i ja się bardzo cieszę, że ją kupiłam. Pamiętam, jak chyba w grudniu zamawiałam jakąś torebkę, bo były promocje na Zalando i kupiłam jakąś torebkę, nie pamiętam, chyba z Valentino, ale mówię, nie no, ty jesteś głupia, nie będziesz tyle za torebkę płacić, no i anulowałam, no i zapłaciłam jeszcze więcej za to. Ale to cóż, no, no jest ładna, więc ja się bardzo cieszę z tego powodu i to jest też, wydaje mi się, że taki zakup, który będę miała na lata, no bo jak się kupi jakąś torebkę taką lepszą, no to co jej będzie? No nic jej nie będzie tak naprawdę, więc mega się cieszę, ale to by było już na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo, piszcie koniecznie, co chcecie jeszcze zobaczyć na moim kanale i do zobaczenia!